Cześć kochani, to kolejny nasz live, kierunek Budapeszt. Jesteśmy w trakcie Mistrzostw Świata, nie gdzie indziej, jak znowu w ciekawej lokalizacji. To jest dach hotelu Ritz-Carlton, znany z pięknych sesji fotograficznych, z prezentacji bolidów najnowszych, a z drugiej strony dla nas wyjątkowe miejsce, bo za plecami koło, z którego nagrywaliśmy naszego vloga, z drugiej strony strefa kibica, której nie możemy akurat wam pokazać. Z tej strony piękny parlament, znany jako jedna z najważniejszych punktów turystycznych, które każdy, kto przyjeżdża do Budapesztu, powinien odwiedzić. Byliśmy dzisiaj w trakcie vloga też w jednym z takich punktów, ale to dzisiejszy vlog w zasadzie jest mocno kulinarny. No nie możemy zdradzić, co jest w tym vlogu, aczkolwiek no, wszystko po to, żebyście go obejrzeli. No Adaś, ja się zastanawiam, gdzie my tego live'a zrobimy jutro. Jesteśmy w tej chwili na dachu najlepszego hotelu w Budapeszcie. Jest za nami przepiękny widok. Ale ten dzień dzisiaj, oprócz naszych zmagań kulinarnych, które, jak sami zobaczycie, są słono, gorzko, Ostre. słodkie, ostre, przeróżne smaki. Do tego mamy oczywiście bardzo mocne emocje związane z wydarzeniami na Mistrzostwach Świata. Od rana było intensywnie w naszym wydaniu, mimo że nie było sesji porannej, bo dziś oraz jutro są tylko sesje popołudniowe, to był mega naładowany emocjonalnie dzień. Mieliśmy Ewę Swobodę, mieliśmy Natalię Kaczmarek, mieliśmy Damiana Czykiera. To nazwiska, które zagrzewały nasze serca. To wszystko podsumujemy jakby w drobnych punktach. Ewa Swoboda, 10,97, szóste miejsce. Natalia Kaczmarek w cuglach, wchodząca w ogóle do biegu finałowego. Za 2 dni będziemy mogli ją oglądać. I Damian Czykier, który kończy rywalizację w półfinale. Niestety żegnamy się już z Czykierem, ale musicie potwierdzić, że start Ewy Swobody zawsze jest pełen emocji. I nawet nie przez pryzmat samego biegu i tego, jak szybko biega, ale jednak przez pryzmat jej emocji, jakie przeżywa na stadionie. Czy wy widzieliście już filmiki, jak zareagowała na wiadomość, że jednak biega w finale? Pobiegła jako dziewiąta. I tutaj musimy wspomnieć o tym, że Pezla złożyło protest, żeby jednak spojrzeć na zdjęcie finiszu i sprawdzić, czy aby na pewno Ewa Swoboda odpada. Okazało się, że jednak nie. Ja tu mam ogromne wątpliwości, bo Brytyjczycy znani są z tego i wspominaliśmy to w pierwszym live'ie, że oni potrafią wypatrzyć rzeczy, których nie ma. Jeżeli ktoś nadepnie na linię, to mają swoje kamery ustawione w różnych miejscach na stadionie, obserwują wszystko bardzo dokładnie i skrupulatnie i składają protesty, eliminując innych zawodników z rywalizacji. No, nie muszę wspominać, że jest też wielu sędziów brytyjskich. Jestem zdziwiony, bardzo mocno. Ja jestem wręcz rozczarowany tym, że została Diana Asher-Smith, Brytyjka, dołączona jako dziewiąta do tego biegu finałowego, bo zasady są proste. Kto jest szybszy, ten powinien być w finale. Uznano protest. Czyli wygląda na to, że dziewczyny naprawdę wbiegły w tym samym czasie. Jeżeli do jednej tysięcznej, to tak, tylko pamiętaj, że to dalej weryfikuje człowiek, gdzie jest ta linia. Ja mam ogromne wątpliwości, czy oby na pewno było to obiektywne. Bo takie sytuacje ekstremalnie rzadko się zdarzają. Jednak No patrz Brytyjczycy mają ten dokładnie lewar. co do setnej sekundy na metę. Ale mamy też ogromne zaskoczenie, ponieważ zobacz, mamy tak utytułowaną ponad 10 złotych medali w wydaniu Fraser Prize na samych Mistrzostwach Świata. 3 złota olimpijskie. Ona jest ikoną, ona jest niesamowita, niepowtarzalna. A w tym biegu przybiega trzecia. Bieg finałowy dopiero co rozegrany, jeszcze ciepły, świeżutki. Wygrywa Sha'Carri Richardson, która czekała w pokoju razem z Całą resztą, z swobodą. Ewą Swobodą, na to, aż będzie w ogóle weryfikacja, aż skończą się wszystkie biegi, czy oby na pewno dostała się do finału i wygrywa. Niesamowite. Trzeba walczyć do końca. Trzeba jednak zaznaczyć, że Shelly-Ann Fraser-Pryce ma już 37 lat, więc już jest weteranką. Ale wygrywała jak leci wszystko w tym sezonie. Naprawdę. Ja tak mocno w nią wierzyłem. Richardson z drugiej strony, Sha'Carri, no wyprodukowała niezły wynik, bo to 10,65. No, pamiętam twoją reakcję na ten wynik. Ile? Ja nie mogłam uwierzyć. 10,65 to jest rekord z kosmosu.
Rekord mistrzostw świata. Tak, mamy kilka rekordów. Dla tych, którzy nie wiedzą, są rekordy świata, area rekord, czyli rekord na przykład Europy. Mamy dodatkowo rekord mistrzostw świata. W tym przypadku rekordy Mistrzostw Europy, czyli najlepsze notowane na tego typu imprezach. I są jeszcze rekordy Diamentowej Ligi i jeszcze rekordy meetingów, więc my lubimy rekordy, wszystko co ze słowem rekord. Cała lekkoatletyka to jeden wielki rekord. Tak, jest taki kawał. Facet leżał w szpitalu i czekając na lekarza, przez dłuższą chwilę zastanawiał się coś, jaki będzie jego werdykt, jaka będzie diagnoza. Rekord przychodzi, Jezu, pan ma 40 stopni gorączki. On mówi, a jaki jest rekord? A, to jest, to jednak biegacze. Wyrywam boki. I więcej takich sucharów będzie również we vlogu, także oglądajcie. Dobrze, nawiązałem do vloga, nie? Tak, ale zanim przejdziemy do kolejnych rzeczy, jeżeli nas oglądacie, na pewno macie jakieś pytania, jakieś sugestie, więc bardzo prosimy tak, tu pisać tutaj. Ja dokładnie tutaj wszystko widzę. Widzę nas, jak my się pięknie prezentujemy na tym pięknym tle na dachu hotelu, więc czekamy na wasze komentarze. Ja się zastanawiam, czy pojawią się nam jeszcze wyniki oficjalne 400 metrów mężczyzn, bo strona internetowa okazało się, że nie działa i dalej nie działa. Czekam na wyniki, czy oby na pewno w finale obejrzymy Karstena Warholma na 400 metrów przez płotki. Kuriozalna sytuacja. On w ogóle dziwnie zmienił technikę. Strasznie zaciąga zakroczną. Jeden płotek na łuku minął lewą nogą. I to jest bardzo poważny problem, bo to jest automatyczna dyskwalifikacja. Od tego nie można się odwołać praktycznie. Noga musi być nad płotkiem. Może być z boku płotka, ale musi być powyżej. A tutaj pięta ewidentnie była za nisko. Tak, ewidentnie nagranie, które wszyscy widzieliśmy w transmisji, wskazywało na to, że ta stopa przeszła obok. Aczkolwiek może to być jednak okłamane przez kąt tego nagrania, więc jestem ciekawa, jaki będzie ostateczny werdykt sędziów. Jakoś jak mam dziwne przekonanie, że to na 100% była za nisko pięta poprowadzona. Jeżeli nikt nie złoży protestu w tej sprawie, to mamy szansę, że Karsten Warholm zostanie i będzie mógł kontynuować te zmagania, ale takiej okazji nie wykorzystać, nie złożyć protestu. Każdy, kto biegał, szczególnie dziewiąte miejsce, czy jakby ta osoba kolejna kwalifikująca się z małym Q, no... Bajka, idealna sytuacja. Można złożyć protest, dostać się do kolejnej rundy. Rozwiązuje to co najmniej jeden duży problem. Nie jestem w kolejnej rundzie. To jest ważne dla tych zawodników z małym kół. Jak widzieliśmy dzisiaj po reakcji Ewy Swobody, że naprawdę mały kół może spełniać marzenia. Czyli pierwsza Polka w finale Mistrzostw Świata. Może spróbujemy połączyć się w międzyczasie z pierwszym gościem, a to zostawimy na deser. Co ty na to? Tak. Także prosimy o połączenie się z pierwszym gościem. Naszym gościem będzie Mariusz Giżyński. I Mariusz opowie nam o tym też, co stało się wczoraj, bo widzisz, to hasło nasze przewodnie. Trzeba walczyć do końca. Ewa Swoboda dzisiaj nie poddała się. Wtedy, kiedy te emocje przyszły, płakała. Dziewiąta zawodniczka mistrzostw. Okazuje się, że wchodzi do kolejnej rundy. Miała czas nawet poprawić make-up, przygotować się, wyprodukować z 9 możliwych miejsc do zajęcia w finale 6 pozycję. Nie powalczyła do końca z, no... Sifan Hassan. Sifan Hassan obejrzała się w prawo, obejrzała w lewo, delikatnie lekceważąc rywalki i się wywaliła. Ja jej co prawda pozazdrościłem trochę i dzisiaj sprawdzałem, jak to jest. Obrócić się w prawo, obrócić się w lewo, bam, leżę na ziemi. No pokaż, co ci się stało. Nie, pochwal się. Poobdzierane łokcie. Ja się pochwaliłem na vlogu. Oglądajcie vlogi. Ja bardzo żałuję, że nie miałam wtedy włączonej kamery. Byłam centralnie za tobą i widziałam właśnie, jak się przewróciłeś. A przyznaj się, co powiedziałaś. Jaki by tam komentarz z Kasią? No przyznaj się na antenie. No ja generalnie z moją empatią ci bardzo współczułam. No zapytałam, czy ci się nic nie stało. A to Kasia mówiła, że to jakiś amator totalny musiał się wywalić. No ale co ja mogę powiedzieć, teraz jestem amatorem biegania. Nawiążę do komentarzy. Jeszcze jest oczywiście o Natalii Kaczmarek, spokojnie, oczywiście to jest będziemy. Dla nas bardzo ważny, gorący temat dzisiejszego dnia, do którego nawiążemy później z naszym równie ważnym gościem.
Mieliśmy To okazję. gościnie uwłaściwe. Oj, tak, mieliśmy okazję porozmawiać z trenerem Markiem Rożejem. Mamy kilka uwag od niego, także to będzie naprawdę fajna część. Czekajcie Zaraz jeszcze na przemagluję ten temat. rozwinięcie i poprosimy o rozmowę z naszym gościem. Cześć, Mariusz. Cześć, witajcie. Cześć. Cześć, cześć. Mariusz, wyjątkowy facet, multimedalista Mistrzostw Polski, Mistrz Świata Masters. Więc nie lada ikona, bardzo dobrze znany w środowisku lekkoatletycznym, biegów ulicznych, biegów amatorskich. Sam byłem gościem jego biegu, także wiem, jak dużo wkłada serca właśnie w sport, w to zaangażowania. No, piękna sprawa. Miło mi. Mariusz, ja bardzo bym chciał, żebyśmy nawiązali najpierw do trzech typów, jakie masz na Mistrzostwa Świata medalistów. Jeden medal mamy Wojtka Nowickiego, pozostały nam dwa typy w naszej kadrze. Opuszczając, ale tutaj liczymy bardzo na Natalię. Nasz Marek dzisiaj pokazała, że jest w doskonałej formie, z biegu na bieg, biega coraz szybciej, także tutaj w środę będziemy na pewno pełni emocji i wiary, że nam ten medal będzie, może nawet złoty, to na pewno. Natomiast dalej, no, ja bym tutaj widzę szansę, znaczy może widzę szansę, mam wielkie nadzieje, że wytrzymałość też coś pokaże, tak? Tutaj mamy przecież za chwilę Dawida Tomale, nieobliczalnego. Nikt przecież nie stawiał na niego na igrzyskach w Tokio, a jednak fantastyczna taktyka dała złoto. Po cichu też liczę na super występ Oli Listowskiej. Też Monachium, Haha, też nikt na się nią nikt nie nie spodziewał. spojrzał, tak, a był sukces. No, sztafety są też nieobliczalne. Widzieliśmy tutaj, w jakiej formie jest Ewa Swoboda. I tam też może się wszystko wydarzyć, bo ta pałeczka często ucieka, jest gubiona, tak jak to Femke Bol pokazała, tak? I tutaj też bym widział szansę. Nie będzie łatwo, bo to Mistrzostwa Świata, wiadomo, najwyższy level zawodów, jaki możemy sobie tutaj wymarzyć do oglądania, do kibicowania i komentowania, tak? Także no, zobaczymy. Czas pokaże. Zobaczymy. No dobrze, no to mamy kilka typów tak naprawdę, bo jeszcze był wymieniany w dniu wczorajszym Norbert Kobielski chociażby, a którego jutro będziemy mogli oglądać. Sam jestem ciekawy, jak Ale to się posłuchaj, rozegra. gdybyśmy mieli zsumować wszystkie typy medalowe, to już mielibyśmy cały worek. Na Oby szczęście tak jest było, oby tak otwarty. było, oby coś nie zamykamy go. Mariusz, powiedz mi 10 Dokładnie. tysięcy metrów, bo to jest w ogóle dla mnie to są mistrzostwa zaskoczeń. Tutaj każdy konkurs, na chociażby Daniel Stahl w ostatnim rzucie wygrywający konkurs rzutu dyskiem ponad 70 metrów i jeszcze rekord imprezy, rekord Mistrzostw Świata. A w przypadku 10 tysięcy metrów, no ja byłem oczarowany, jak wiele tam się działo. Tak. No, szczególnie w biegu kobiet mieliśmy niesamowite emocje. No też oba te biegi zgromadziły na starcie świetnych zawodników, tak? I O. obrońców tytułu, rekordzistów świata. Także no, mieliśmy naprawdę najlepszych zawodników, jakich mogliśmy wytypować na start. I no, bieg kobiet był taki prowadzony w tempie takim ostrożnym bardzo, bo no, było Aha. wolno, można powiedzieć. I tutaj duża grupa wytrzymała do finiszowego krążenia. Dopiero tam zaczęła się taka naprawdę walka z prawdziwego zdarzenia. No i tu no, większość kibiców jakby była w stanie postawić koło do mety wszystkie pieniądze Oj tak. na mistrzynię olimpijską, tak? Sipan Hasan. No i tak to wyglądało do ostatnich 100 metrów. Natomiast no, sport jest nieobliczalny. Ta finiszowa prosta no, pokazała, że tu mocy trochę zaczyna brakować, a świetnie dysponowana Etiopka Tsegaj była po prostu mocniejsza. Tak? Tutaj ta wywrotka. No, teraz możemy analizować, są powtórki i tak dalej, czyja to była wina, co się stało,
No i to jest właśnie fajne w sporcie, że faworyci nie wygrywają czasami, popełniają też błędy. No i tutaj bardzo fajnie to wyglądało zresztą, jak Sipan tak no, przyjęła to trochę tak nawet żartobliwie, bo się uśmiechała. Na Tak, pewno tak. głębi no, była na pewno rozczarowana, ale no wypadek, tak, to się zdarzyło. Może troszeczkę tak z mojej opinii, troszeczkę może zbiegała na drugi tor, tak? I to ją zgubiło przy tej prędkości, przy tym zmęczeniu, przy tym poziomie kwasu mlekowego, zresztą sami wiecie, jak jest na finiszowej prostej. Tam wystarczy lekko potrącić i wywrotka gotowa, tak? I to tak to wyglądało. Ja No mam ale to było świeże w też, no pamięci. było dramatycznie, było zabawnie trochę też, jak no, koleżanki z bieżni gratulowały, pocieszały trochę Sifan. No i to było fajne. No i to było, no ten finish był naprawdę piorunujący. Poniżej minuty ostatnie koło. Także tak jak to powinno być na takiej wielkiej imprezie, także no szybko biegały dziewczyny i to jest fajne, tak, że w sporcie nie zawsze wygrywa faworyt. Ale właśnie, Także to wiesz, ciekawe. bardzo chciałem nawiązać do tego biegu jeszcze mężczyzn, który tak naprawdę był dla mnie ultra ciekawy, bo ostatnie koło, bardzo szybkie. Joshua Cheptegei, Ugandyjczyk, który całkowicie rozerwał tą dominację Kenijczyków, Etiopczyków. Z tyłu Kenijczyk właśnie, Daniel, ojej, Simin. Ebenio, tak? To, Ebenio? tak, tak. Tak, dobrze, Ebenio, Tak, mam złą to notatkę. taki zawodnik z Trzeci dobrymi i rekordami teraz światowymi. na trzecim miejscu to, czego się najmniej spodziewaliśmy. To było najbardziej zaskakujące dla mnie. Selemon Berega, który zwalnia, nie rozgląda się, rozczarowany walką z Joshuą Cheptegejem i przegrywa. I on, Tak. kiedy był mijany przez Kenijczyka, po prostu był zdziwiony. Tak, był zdziwiony. No, był pewien swojej mocy. Pewnie na treningu wszystko wyglądało idealnie. I tutaj no, nastawił się na ten złoty medal, bo no, nie przegrał też z byle kim. Joshua Cheptegei, no, rekordzista świata na 5, na 10 tysięcy metrów. Teraz już trzykrotny mistrz świata, także no, zawodnik jak najbardziej no, największej półki, najwyższej półki, natomiast no, Parega mistrz olimpijski, tak, czyli No. no, powiedzieć jeszcze lepiej, tak, no, i był rozczarowany jako mistrz olimpijski, mógł się obrazić, mógł się pogniewać, tak, że przegrał i właśnie tutaj mu głowę czy klatkę właśnie, tak jak to mówi się, w lekkiej wsadził właśnie tutaj Kenijczyk, świetnie finiszując, bo to no, bardzo szybko, to był bardzo szybki bieg, 53 sekundy ostatnie 400, a ruszyli z 500, tak, czyli 500 do metru ruszyli, no i to pokazuje, że no i było gorąco, bo 32 stopnie, bo oni biegali 18.30 i startowali więc 18.30, także też tamte warunki były trudne, chociaż no, biegli też spokojnie, tak, ten bieg był rozgrywany w spokojnym tempie, prawdopodobnie przez tą wysoką temperaturę, nikt nie odważył się zaatakować, no, był jeden Ugandyjczyk, który ruszył tak na początku bardzo mocno, a nie ukończył rywalizacji, no to w 32 stopniach na stadionie, bieganie dychy mocno, no to jest już ciężka sprawa. No ale ta rywalizacja, właśnie ja tak do końca nie wiedziałem, czy Cheptegei jeszcze da radę, to czy no, trzecie mistrzostwo świata z rzędu, to trudne w takim długim biegu, tak, na krótki finisz, to nie jest tak łatwo, tak, czyli Cheptegei No jest tak, no, tak, tak. fantastycznym sprinterem też, tutaj no, jest szybki, jest bardzo szybki, potrafi to ten 2,25 ostatniego kilometra przebiec i no i 53 ostatnie 400, no to jest klasa światowa Ale jak miałem najbardziej. okazję przeanalizować jego ostatnie 400 metrów. Tam było bardzo regularne, do ostatniej stówki, koło 13:40, wszystko jak w zegarku. Po prostu szedł Tak, a równiutko nawet i jako jedyny tak, utrzymał tempo.
Tak, to prawda, utrzymał tempo. Teraz World Athletics fajne takie statystyki przedstawia po wszystkich biegach. Są takie analizy, jest właśnie co było 77, tak? To też on tam z dalszej pozycji przechodził na czoło, widocznie może urwał, już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale rzeczywiście no, to już było szybko od 500. I to jest no, wielki szacun, tak? Że tak to rozegrał i wytrzymał. Ale wiesz co, Mariusz, tak się zastanawiam, użyłeś takiego fajnego sformułowania, że panowie się nie śpieszyli, że to było stosunkowo wolno, że to... Ale to dalej było 16,5, 17,5 sekundy na 100 metrów. To jest 2,45, 2,55 na kilometr. To większość osób nie biega tak jednego pojedynczego kilometra. A tu panowie ziewali przy 32 stopniach. Dokładnie, dokładnie. Chcielibyśmy, żeby ktoś w Polsce tak niedługo pobiegł, ale no tak jest. Jest poziom jest wysoki. Tutaj ci zawodnicy z czołówki światowej rzeczywiście biegają potwornie szybko, tak? Z takiego biegu w takim upale potrafią tak przyspieszyć. No, piękna sprawa. No z takich najlepszych polskich zawodników to Mateusz Parszczyński w ostatniej dekadzie miał okazję, patrząc na 3000 metrów, całkiem niezłą piątkę no, dmuchnąć na bieżni. Niestety kolej losu tak go poprowadziły, że ta sztuka no, nie była mu dana. No i dokładnie, ale rzeczywiście Łukasz miał takie właśnie no, Łukasz. Świetne pozycje, tak, do biegów długich, właśnie do tej piątki. W Polsce niestety nie jest na najwyższym poziomie, jakoś tak nie ma tego skupienia na tych dystansach, ani tylko w Polsce. No, tam jest trudno, tak. My zawsze od lat jest tak, że jeżeli ktoś ma super predyspozycje wytrzymałościowe, to albo biega przeszkody, albo już w stronę maratonu się kieruje. Łukasz był takim typem właśnie, że idealnie mu pasowała ta piątka dycha. No i te wyniki nie były złe, tak? No, brakowało czasami gdzieś szczęścia, brakowało momentu takiego, żeby Mariusz, pokazać swoje kości. Ostatnie mam do ciebie pytanie, bardzo krótkie. Ile obstawiasz pobiegnie w debiucie Joshua Cheptegei w maratonie? Oj, to jest zawsze trudne pytanie, ponieważ na przykład mamy nazwisko Mo Farah, tak? To no, biegał niewiele wolniej i 5:10. Ale to postawmy jakiś wynik. Natomiast no, to jest kwestia, jak on też trenuje, jak będzie przygotowany do tego dystansu, tak? Do dystansu maratonu. Czy ma takie też predyspozycje, czy ma ten, jak to mówią maratończycy, drugi bak paliwa, żeby po 35 kilometrze jeszcze utrzymywać to kosmiczne tempo. To, bo teraz to tak delikatnie cię sprowokuje. Załóżmy się. 2:04. No to ja bym powiedział, że nie. Że nie, chyba że poświęci czas. My musielibyśmy prześledzić go, jak będzie trenował rok przed debiutem, na przykład cały rok. Czy na przykład już biegając jeszcze dychę. Z tego co wiem, to w tym roku pobiegnie. Tak? Ojej. Tak. To mnie zaskoczyło. Poważnie? Już jest po debiucie? Chyba będzie dopiero na jesień tego roku, więc zobaczymy. Dobra, to strzelaj wynik, bo to jak postawimy kropkę na i dzięki temu. Ja obstawię 2:05 i to będzie na debiut też fantastyczny wynik. To przejście... Chciałbym tak debiutować. Nie jest takie proste, tak? To trzeba czasu. Dziękujemy ci, Mariusz Giżyński był z nami. Obiecaliśmy Natalię Kaczmarek i komentarz do tego, co robi pięknego Natalia w lekkiej atletyce. Ale zanim idziemy, posłuchaj, bo dziękuję, że przejąłeś tutaj pałeczkę. Ja walczyłam z internetem, niestety na dachu bywa różnie i udało mi się uzyskać od kolegów tutaj telefon. Jesteśmy tutaj dla was, dlatego odpowiemy na wasze pytania. Jest dużo pytań odnośnie przepisów i myślę, że warto odpowiedzieć, że w sporcie przepisy są ważne, które określają jednak jakieś warunki, zasady i czy falstart, nieważne jak, czy powinien być zawsze uznawany i ta dziewczyna, czy chłopak, zawodnik, zawodniczka zawsze powinna być dyskwalifikowana?
Wydaje mi się, że jednak nie, bo czasem zdarzają się takie sytuacje, kiedy aparatura może źle zadziałać. To znaczy, co, definicja fal startu byłaby potrzebna. Tak, jeden nasz oglądający stwierdził, że to jest jednak rozproszenie dla innych zawodników. To jest rozproszenie dla wszystkich, natomiast muszą być równe szanse do startu. Moglibyśmy usunąć całkiem czas reakcji na startera, na dźwięk startu i wtedy kto się wstrzeli, ten wygrywa, no bo to są właśnie ta 1/10, to jest przepaść, to jest ogromny czas, który dzieli właśnie zawodników od wygranej i przegranej. Zobaczmy dzisiaj, Ewa Swoboda tysięczne walczyła o to w ogóle, żeby z Dion Asher-Smith powalczyć o 8. miejsce w finale. Ostatecznie obejrzeliśmy jakby w samym finale. Zostaniemy przy Ewie Swobodzie, bo jest jeszcze kolejne pytanie. Czy to, że nie wiedziała, że wejdzie do finału i w dalszym ciągu oczekiwała przez dłuższy czas, czy się dostanie przez to, że była w pierwszej serii, po zakończeniu tej trzeciej, jeszcze później protest i tak dalej, czy to wpłynęło na to, że pobiegła dany wynik w finale? Czy mogła pobiec szybciej, gdyby dowiedziała się od razu? Tego się nigdy nie dowiemy z pewnością. Ale jedno możemy domniemać, że każde takie przerwanie jest trudne. Trzeba wrócić psychicznie do tego, co jaki kolejny element trzeba wykonać na bieżni. To się wydaje, że albo wystarczy szybko pobiec. Nie, to jest cała, jak w NASA, procedura startowa. Trzeba dobrze przyjąć pozycję, wystartować. Pierwsze trzy kroki inna technika, kolejne kroki wydłuża się troszeczkę. Jak widzieliśmy na ekranach, są te wykresy pokazujące narastającą prędkość. A weź to utrzymaj do końca. Widać, jak niektórzy zawodnicy na 100 metrów i potem się robi coraz więcej zielonego niż czerwonego. Tak, a ja myślę, że przez to, że Ewa Swoboda dowiedziała się stosunkowo późno o tym, że biegnie finale i była super zaskoczona, bo już myślała, że odpadła. I nagle jest ta euforia, taka ogromna energia, że Boże, jestem pierwszą Polką w finale Mistrzostw Świata. I myślę, że to jej jeszcze pomogło. A Asia, bo załatwiliśmy ci przy okazji start na 800. Dołączymy cię do kadry to ja tutaj narodowej. Jeszcze robię. No właśnie, tak. To tak z zaskoczenia, jak podobno najlepiej. Adaś, tylko jeszcze buty musimy zmienić na odpowiednie kolce, bo te niekoniecznie się nadadzą. A kiedyś startowano na boso, damy radę jakoś. Mamy jeszcze pytania? Jest ich kilka przede wszystkim. Jest dużo komentarzy odnośnie jakości naszego nagrania. Dziękujemy. I prosimy o więcej. Dobra. Myślę, że to jest moment, Natalia, żeby wydzwonić kolejnego gościa, Igę Baumgart-Witan, która jest mistrzynią olimpijską w sztafecie 4x400 metrów mix, której niestety nie ma z nami ze względu na kontuzję. I razem z Igą spróbujemy skomentować start Natalii Kaczmarek. Iga, Grażyna. Grażynka. To jest jedna z Grażynek albo Aniołków Matusińskiego, jak zwał, tak zwał. Zaraz się dowiemy, co. Ale to jest jedna z finalistek Mistrzostw Świata. W 2019 roku Iga była finalistką razem z Justyną Święty-Ersetic. Więc historia, jako trzecia Polka, Natalia Kaczmarek dostaje się i to z pierwszym czasem eliminacji. Ja jestem wysoce oczarowany, choć jestem zaskoczony wynikiem. Pamiętasz, jak mówiliśmy o Likę Klawer, próbowaliśmy podgadać Anię Kiełbasińską, jak jej dokładnie forma teraz wygląda. Mówiła, że rozpędza się, ale więcej nam nie zdradzi. I ja jestem ekstremalnie zaskoczony, bo ona wytrzymała prawie do ostatniego metra. Wydaje mi się, że Likę Klawer gdzieś na ostatnich może 5 metrach delikatnie przysiadła, a to do tej pory w jej wydaniu nie było wcale takie częste. Tak, Likę Klawer jest świetnie przygotowana. Miałam okazję przeczytać też jej wywiad, w którym dokładnie powiedziała, że w finale 400 metrów chce pobiec swój rekord życiowy i walczyć o medal. Ale czy ty widziałeś bieg Paulino? Bo to jest zawodniczka, która może naprawdę bardzo mocno zagrozić Natalii Kaczmarek w zwycięstwie. No 49,5 praktycznie wtruchtany na metę. To jest kosmos. Ja do dzisiaj nie mogę przetrwać tej zmiany. Nie wiem, czy to jest zmiana pokoleniowa, czy zmiana sprzętu, butów, która spowodowała, że 400 metrów i 400 metrów przez płotki są kompletnie innymi konkurencjami. Wyobrażasz sobie Marka Plawgo w 2007 roku, który pobiegał swój rekord życiowy w trakcie Mistrzostw Świata w Osace, brązowy medal i zobacz,
te wyniki, które wtedy dawały medale, dzisiaj w ogóle nie pozwalają na wejście do finału. Może przy jakimś live'ie, który będziemy prowadzić, opowiemy troszkę o tych butach. Ja bym je pociął tak, wiesz, na pół, pokazał jak to wygląda, co tam drzemie w środku. Ja taki takie... zniściołek jestem, delikatnie. Wielkie nożyczki. Chyba, tak, że przygryziesz. Ogrodowymi tego nie potniemy, trzeba byłoby przepiłować. Spróbujemy, bo rzeczywiście te wyniki są kosmiczne. Czy mamy Igę? Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, cześć. Kochana, opowiedz nam... Jeszcze cię nie widzimy, ale za chwilkę cię zobaczymy. Najważniejsze jest to, że cię słyszymy. Opowiedz nam, gdzie jesteś i jak się masz. Iguś. W domu jestem i mam się dobrze. I powiedz nam w takim razie o emocjach, jakie przeżywałaś w trakcie półfinału 400 metrów kobiet. Wiesz co, najpierw przeżywałam Ewkę i jej półfinały i finały, więc tam najpierw trochę się podenerwowałam, więc potem już trochę z chłodniejszą głową podeszłam do 400, bo no, z Natalii byłam pewna. Wiesz co, a tak się zastanawiam, czy te nasze dziewczyny to są właśnie, jak tak nazwę, to takie nasze, bo ja strasznie lubię twój temperament, ty jesteś zawsze taka ekspresyjna, tak fajnie opowiadasz, mówisz, Grażyny, idziemy. Czy Natala i Ewa też są właśnie takimi typowymi Grażynami? Że Ewa bardziej niż Natalia. Natalia potrafi jeszcze trochę panować nad swoimi emocjami, trochę bardziej niż ja. Ale no też Adam znamy się długo, więc pozdrów Andrzeja. Myślę, że to też tak masz i że to chyba większość sportowców jednak. Jak ktoś jest, chce być dobrym, wyjątkowym sportowcem, to też musi mieć trochę charakteru. Iga, opowiedz nam, jak widzisz finał, który już za dwa dni, która dziewczyna może najbardziej zagrozić Natalce? Na szczęście dla Natalii parę tych najgroźniejszych zawodniczek czy zrezygnowało ze względu na kontuzję, czy po prostu nie przyjechały, więc Natalia myślę, że to może rewelacyjnie wykorzystać, choć nawet jak one i by były, to myślę, że też by super pobiegła. Więc tak naprawdę chyba tylko Paulino może jej zagrozić, ale jak widzieliśmy bieg Natalii, Paulina która tam wypuszczała końcówkę, ale Natalia, ja widziałam, że ona jeszcze potrafiła zmienić rytm swojego kroku, żeby być pierwszą, żeby potem wystartować jeszcze z dobrego toru, żeby mieć jakiś tam handicap, więc ja myślę, że może mogą się inne zawodniczki jej bać. Ja mam takie wrażenie, że w tym sezonie Natalia zapomniała o tym, że nie, do tej pory nie zaczynała szybko pierwszych 200 metrów, po prostu idzie jak pocisk. Tak, chociaż te dobre biegi, które miała w tym sezonie, one, jak ja tam analizowałam, to nawet wcale to 200 czy 300 metrów nie było najszybsze spośród innych zawodniczek, a ona ma niesamowitą końcówkę, więc nawet jeżeli troszeczkę jej zabraknie na 200, to ona i tak potem ostatnie 50 metrów po prostu jakby inne słabną, ona wcale nie, że to idzie to cały czas tym samym rytmem i to rewelacyjnie wygląda. No ale szybkością wiadomo, że się poprawiła, to nie jest tak, że ona biega szybko. To są tak rewelacyjne czasy po drodze na 200. Dodatkowo imponujące jest bardzo to, co Natalka mówi we wszystkich wywiadach, żeby nie wieszać jej medalu, zanim ukończyła swój bieg. Myślę, że to też jest bardzo odważne i takie dojrzałe, żeby odpowiednio mentalnie podchodzić do takiego właściwie najważniejszego startu do tej pory, indywidualnego, bo nie mówimy tutaj o sztafecie, podchodzić. No tak, Natalia jest bardzo doświadczoną zawodniczką mimo młodego wieku i ona wie, jak ten sport wygląda i że nawet najlepsze zawodniczki czy zawodnicy mają też potknięcia, że to trzeba najpierw stanąć i pobiec ten medal, a nie, że się podchodzi już wiadomo, że się wygra. Ja myślę, że Natalia sobie z tego zdaje sprawę, ale jednocześnie jest bardzo przekonana o własnej wartości i ona podchodzi do każdego biegu bardzo profesjonalnie i też wie, jaką ma moc, bo ona praktycznie z biegu na bieg wygląda coraz lepiej. Ona w trakcie biegu wygląda super, po biegu wygląda rewelacyjnie, więc na nią się... No tak, a ty bardzo, bardzo dobrze wiesz, jak czasem 400 metrów boli, jak czasem przez pół godziny nie można stać z tartanu, a od razu trzeba iść na wywiad.
Po schodach. Po schodach. O Jezu, Berlin Natalia mi się przypomniał. Nie pokazała tej swojej największej mocy. Ja po każdym biegu mam cały czas taki jakiś niedosyt, że ona jeszcze wcale nie pokazała tego, co ona potrafi, że ona jeszcze może szybciej, jeszcze może więcej, jeszcze mogłaby te jeszcze 500 metrów przebyć w takim czasie. Więc ja myślę, że rekord Polski jest nareszcie zagrożony, bo to już powinniśmy, któraś z nas powinna tego dokonać, a tu się okazuje, że ja myślę, że ona może nawet poniżej 49 sekund biegać, jeżeli wszystko dobrze się ułoży. Nie wiem, czy na tych mistrzostwach, ale no, pamiętajmy, bardzo młodą zawodniczką. W takim razie nikt nie może powiedzieć Natalii, ale my trochę wieszamy ten medal na szyję. My po prostu o nim marzymy. Swoją drogą z Markiem Rożejem miałem okazję porozmawiać u nas w hotelu i bardzo ciekawe zdanie, które przeczytam. Proszę, żebyś była cierpliwa. Wiem, że nie jest to łatwe, ale konsekwentnie rób swoje. To jest takie wyrwane z kontekstu, kiedy on mówił o tym, jak ważne jest to, żeby nie usztywniać się na ostatniej prostej. To, co się stało z Femke Bolo, ona się usztywniła, obniżyła biodra i po prostu jak długa przewróciła się w trakcie sztafety 4x400 mix, a powtarza to cały czas konsekwentnie Marek, jak to jest ważne i chciałbym jakby o twoją opinię. Te ostatnie 100 metrów, czym tam może Natalka wygrać? Co jest twoją mocną stroną na ostatniej stówie? No właśnie, które Natalia chyba na diamentowej lidze którejś wygrała, jak wychodziła na ostatnią prostą, była piąta. Na 300 metrów była piąta i ona to wygrała i po prostu wszystkie przejechała jak chciała w ogóle i oczywiście na mecie wyglądała olśniewająco, więc myślę, że właśnie to jest to, że mamy tą wytrzymałość i to chyba też właśnie chodzi o mental. Na 400 metrów jest istotna psychika, bo na ostatniej prostej, mimo że jeden wygląda lepiej, drugi gorzej, ale nikt nie czuje się fantastycznie, że każdy ma tak zwaną, cudzysłowie, bombę, a trzeba to przetrwać właśnie w głowie i potrafić no, przeboleć to jakoś i dobiec do mety. Mam nadzieję, że za dwa dni Natalia na złotym miejscu. Póki ciebie mamy, oczywiście patrząc na ciebie jako wielokrotną medalistkę Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w sztafecie 4x400 metrów, musimy cię zapytać o zdanie też, no jak widzisz teraźniejszą reprezentację na tym dystansie? Bardzo szkoda, że cię nie ma. No mi też jest smutno, też chciałabym być z wami, nawet jak nie na bieżni, to chociaż właśnie z wami tam w ogóle sobie popatrzeć. Może kiedyś będzie mi to dane, że też w roli komentatora będę miała okazję. Bieganie.pl słucha. Jeszcze raz. My bardzo, słuchaj, bardzo chętnie, jak będzie tylko okazja, to byłoby z tobą takie właśnie live'y prowadzić, to byłoby piękne. Z twoim temperamentem, z twoim pięknym językiem, którym opisujesz po prostu całe emocje, które płyną szerokim strumieniem, no to jest sama przyjemność słuchania. Ja bym popcorn otworzył wtedy. A wracając w takim razie do klubu, jeśli chodzi o sztafetę 4x400 metrów, no to wiadomo, że brakuje tych dziewczyn, które do tej pory trzymały w ryzach tą sztafetę i były jej podporą. No to teraz mamy tylko Natalię. Natalia wiadomo, że się koncentruje na swoich biegach, ale jeżeli zdobędzie medal, no to na pewno na fali tego nie zapali swoich biegów fantastycznych, będzie w stanie poprowadzić też może sztafetę na jakieś fajne miejsca. Mamy troszeczkę słabsze dziewczyny, które no, w tym roku nie biegają 50 sekund, co by się przydało w sztafecie, ale mają charaktery. Tu pamiętajmy, że jest Marika Powodzi-Drapała, która też jest starą wygą. Przepraszam, Marika, za wyrażenie. Marika doświadczona jest tylko. Która swoje przeszła na bieżni i poza nią, więc na pewno będzie ważnym ogniwem. I Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, która bardzo szybko potrafi biegać w sztafetach. Może teraz jeszcze nie ma tych takich swoich najlepszych dyspozycji, ale ma ogromny charakter. No i a potem ty zobaczymy, widziałaś, jaka ona jest wycięta? Jako czwartą. Czyli w ale bardzo dobrej formie. Będzie ważna. Statystycznie patrząc i na te takie suche wyniki, no to będzie trudno. Ale zobaczymy. Poczekajmy. Będziemy trzymać kciuki. Może poniesiemy dziewczyny. Bardzo dobrze słyszeć twoją pozytywną energię, udziela nam się.
Kochana, zanim jeszcze cię wypuścimy, odnosząc się do naszego dzisiejszego vloga i to, jak zwiedzaliśmy kulinarnie Budapeszt. Ja bym chciał, żeby Iga zjadła z nami papryczkę. Tak, papryczka, która jest 100 razy ostrzejsza od papryczki chili. Zakupiłeś za drogo. Nieważne. Opowiedz nam, co dzisiaj jadłaś. A ja jeszcze mam taką ekspresję, jak coś jem dobrego, niesmacznego, albo ostrego, albo kwaśnego na twarzy, że mam tak. Milion różnych emocji, także byłoby ciekawie z tą papryczką, aczkolwiek nie lubię ostrych rzeczy, więc no, nie trzymajcie tego dla mnie. Ja co dzisiaj jadłam? Kupiłem dużo. Zawieź do domu. Nikt tutaj nie lubi takich ostrych rzeczy. Co dzisiaj, a co robisz właśnie, co jesz na tym okresie roztrenowania? To byłoby no ciekawe. Nie, poczekaj, co dzisiaj jadła? No co dzisiaj? Tak? Czekaj, pamiętam, co jadłam na kolację, bo robiłam ją, zrobiłam sałatkę z wszelkich fajnych warzyw i z serem halloumi, bo było gorąco, więc taka ochota na sałatkę po prostu. I kupiłam sobie bąbelkowe wino, do biegania, bezalkoholowe. Jestem cały czas prawdziwym sportowcem, bo bez alkoholu nawet na roztrenowaniu i nawet na wakacjach. Podziwiamy. I tyle. Tak nie pamiętam już, co jadłam. A jeszcze tak się zagadnę, skoro jesteśmy na gastrofazie, to najczęściej oblegana restauracja po mistrzostwach, a jeszcze zanim zawodnicy wyjechali. Do jakiej restauracji najczęściej wchodzą? Czy mogłabyś nam powiedzieć? Ciekawe, czy się potwierdzi twoja i moja obserwacja. Myślę, że tutaj nie trzeba być Sherlockiem, żeby zgadnąć, że chodzi o Złote Łuki. Zrób Złote Łuki. Nie, ale brwiami tak pięknie robiłeś. O, ty masz tak... które potrafią same mówić. Tak jest. No wiesz, Iga, dawno się nie widzieliśmy, przegoliłem brewki. Iga, bardzo ci dziękujemy. Bardzo dużo pozytywnej energii, dużo zdrówka i już nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć cię na bieżni, tak pięknie śmigającą, bo w końcu Iga coś miga. I mam nadzieję, że zacznę śmigać chociaż tak trochę szybko jak Natalia. A jak nie, to chociaż pięknie. Tego ci życzymy. Tak jest, tego ci życzymy. Dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam Andrzeja. Cześć Andrzej. Macha, właśnie z kamery. O, dziękuję. Na razie, się. Hej. Cześć. No, czyli tu już dowiedzieliśmy się więcej. Natalia w dobrej formie. Zobacz, jakie fajne obserwacje. Miała jeszcze czas zmienić rytm, faktycznie. Ale jak oceniasz te takie ciekawe wykresiki z prędkością właśnie, które się pojawiły? To jest totalna nowość na mistrzostwach. Tak, myślę, że jest to bardzo fajny też taki krok pod względem trenerskim. Trenerzy powinni analizować, czy ten zawodnik potrzebuje bardziej popracować nad tym pierwszym odcinkiem, czy bardziej nad ostatnim, który może sygnalizować, że mamy za mało wytrzymałości, czy jednak szybkości. Ja bym tak bardziej rozpatrywała przez pryzmat poprawek, ale też od strony oglądających, kibiców. Jak ktoś lubi liczby, na przykład jak ty, to może sobie poanalizować. Mi ciągle w głowie jeszcze jedno pytanie i chyba z tym zostawię widzów. Czy polscy biegacze długodystansowi nie powinni przed pójściem na maraton najpierw poprawić dyszki na przykład? Przepraszam, no, że tak się śmieję, przeczytałam komentarz. Dawaj. Że to nie brwi, to krzczoty. Były gmochy, mogą być krzczoty. Znaczy, moja żona mówi, że się zatrzymałem za Breżniewa. Przepraszam, o coś pytałeś. Tak, właśnie, czy zawodnicy nie powinni w biegach długich w Polsce najpierw rozwinąć się na trójkę, piątkę, dychę, jak kiedyś Kiryk chociażby sugerował, a i dopiero potem wychodzić na ulicę do maratonu? No bo jak to mówił, faceciki, co wy zrobicie, jak nie pobiegacie 13:50 na piątkę, to co wy chcecie robić na dychę na ulicy? No, weźmy na przykład pod lupę Sifan Hassan, która zaczynała od biegów średnich, następnie zaczynała biegać na ulicy, potem pobiegła maraton z rewelacyjnym wynikiem. 2:18, nie mylę się? Chyba tak. I teraz potrafiła jeszcze odwrócić bieg wydarzeń i znowu ją widzimy na bieżni. Na 1500. To jest robot, nie kobieta. Chociaż ten krok jej trochę został z tych obniżonych bioderek, taki uliczny.
Tak, tak. Troszkę myk, myk. Tak. Ale Sivan Hassan generalnie technicznie biega brzydko, ale jak widać, nie zawsze technika jest właśnie odzwierciedleniem w wynikach. To zapowiadamy dzień numer 4. W takim razie Pia Skrzyszowska, Klaudia Siciarz, Mateusz Borkowski, Filip Ostrowski, Norbert Kobielski. Czyli trzy konkurencje, które lubimy, kochamy. 100 metrów przez płotki. Panowie za to rozprawią się z dystansem 800 metrów, a Norbert Kobielski w finale skoku wzwyż. Tak, to, bo oczywiście 800 metrów, więc od razu na ciebie patrzę i patrzę, czy już masz gęsią skórkę, ale nie masz. Ja zaraz zakładam kolce i biegam. Już chyba pytałam, czy rozprawiłby się z innymi zawodnikami, ale na 800 metrów myślę, że ile byś teraz pobiegł tak z ciekawości? Gdybyś założył kolce, oczywiście nie mógłbyś, bo zrobiłbyś sobie krzywdę, ale ile byś pobiegł na 800 metrów tak ulala z czapy? Tak po prostu stajesz i biegniesz. Nie wiem, czy bym połamał 2 minuty. Właśnie też dostałam to zapytanie. No ale może tak trzeba to sprawdzić. 2:30. Ale by to bolało, Boże. Dzisiaj Wojtek był zdziwiony, rozmawialiśmy, opowiadałem mu, co Wojtek robi 800 metrów z metabolizmem, jak to boli, jak się 20-30 minut tam pada, leży i nie jest się w stanie ruszać. No to są takie ciekawe zjawiska w naszym organizmie, o których sobie nie zdajemy sprawy, prawda? Oj tak, dziwne czasem rzeczy się dzieją w naszym organizmie, które czasem warto przeanalizować, dlaczego tak jest. Asia, ostatnie pytanie na zakończenie. Natalia Kaczmarek pobiegła prawie na rekord życiowy swoje 400 metrów w półfinale. Czy ona będzie miała jutro zakwasy? Myślę, że nie, ponieważ jej organizm jest na to przygotowany i bardzo dobrze wie, jak radzić sobie z takimi domsami. Jestem przekonana, że zaraz po biegu weszła do basenu z zimną wodą, z lodem, co bardzo pozytywnie wpływa na regenerację i jednak relaksuje bardzo mięśnie, po czym masaż, zawsze mieliśmy, jak pamiętasz dobrze, cały cykl regeneracji po biegu i przez to, że jej organizm jest przygotowany do takich prędkości, bo jednak pobiegła już wcześniej szybciej, to będzie gotowa na finał, ja to wiem. Też mam taką nadzieję, że będzie gotowa. Co do samych dąbsów czy zakwasów, nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Na pewno zero jakichkolwiek problemów z mięśniami. Także ja nie mogę się doczekać. Za 2 dni Natalia Kaczmarek i tam będziemy mocno trzymać kciuki, bo jest to najczęściej wymieniana zawodniczka do objęcia pozycji medalowej wśród wszystkich naszych gości, których mieliśmy do tej pory na antenie. Podobno śmiesz się jak Strasburger. Ja dzisiaj nawet udawałem Strasburgera. A Karol to spoko gość. Nasi drodzy, jeżeli macie jakieś sugestie, o czym moglibyśmy jeszcze porozmawiać, na przykład doping, na przykład jakieś ciekawostki ze świata lekkiej, na przykład, mówiliśmy już o tyczce, ale no właśnie, jak na przykład Karsten Warholm, który poszedł bokiem. Poszedł bokiem i nie wiadomo, czy biegnie w finale. Musimy sprawdzić. Nie działała jak nam strona. Jak tylko strona odpali, bo na razie nie działa. Zobaczcie, to jeden Karsten Warholm popsuł stronę JAF-u. Teraz World Athletics już. Kiedyś JAF tak. Każdy odświeża. Jako my mieliśmy trudną nazwę. International... Jak to było? IAAF? Federation? Kasia, żarty mi się skończyły na ten moment, nie dam rady kolejnego wyprodukować. Ale kochani, dziękujemy, subskrybujcie, uderzajcie w dzwoneczek, komentujcie oraz dostarczajcie nam swoich pytań, wtedy będziemy mogli na nie odpowiadać i bardziej dostosowywać treści do waszych potrzeb. Oglądajcie vlogi, dzisiejszy będzie ultra śmieszny, trochę się boimy zjeść papryczki, ale namówię jeszcze tutaj Joasię. Nie ma szans, ja nie chcę, żeby tyle razy piekło, no way. Przecież nie wiesz, ile razy będzie piekło. Kierunek Budapeszt.